Witajcie. Opowiadałam Wam już na tym kanale o trzech pozycjach książkowych pod autorstwem pani Barbary Wachowicz. I oczywiście filmiki podlinkuję w opisie, także zerknijcie, jeśli tych filmików jeszcze też nie oglądaliście. A dzisiaj kilka słów o pozycji też właśnie Barbary Wachowicz pod tytułem Ułan Batalionu Zośka, Gawęda o Janku Rodowiczu Anodzie. Bohaterem tej opowieści akurat jest podharcmistrz Szarych Szeregów i porucznik Armii Krajowej, także, tak jak wspomniałam, żołnierz batalionu Armii Krajowej Zośka, uczestnik m.in. akcji pod Arsenałem, a także wielu innych wielkich dywersji, także bohater powstania warszawskiego dla brawury, odwagi, fantazji i szczęścia zwany ułanem batalionu Zośka, posiadający krzyż Virtuti Militari i dwukrotnie krzyż walecznych, aresztowany w Wigilię Bożego Narodzenia w 1948 roku, zginął zamordowany w czasie śledztwa 7 stycznia 1949 roku w Warszawie na ulicy Rakowieckiej na Mokotowie, czyli Jan Rodowicz, pseudonim Anoda. Autorka z pietyzmem zgromadziła rewelacyjne, nieznane do tej pory w wielu wypadkach materiały. Są to m.in. relacje matki Anody, towarzyszy broni, rodziny, także unikatowe dokumenty pióra samego Anody, jego życiorys, wspomnienia, refleksje. Książka też ma bogatą ikonografię od dzieciństwa bohatera w sumie po jego ostatni portret. Celnym uzupełnieniem biografii Anody są dzieje rodziny wpisanej w dzieje Polski w sumie od powstania styczniowego po czasy współczesne. I całość utrzymana jest w stylu gawędy pani Barbary Wachowicz. Ktokolwiek z Was był na spotkaniu czy czytał jej pozycję, wie, jak to wygląda. Jeśli czytaliście już tą książkę, czyli o ułanie batalionu Zośka, to napiszcie w komentarzach, jak się Wam podoba, jakie macie wrażenia. Bo powiem Wam szczerze, ja czytałam, mam ją w domu. Mnie się prywatnie bardzo podoba. Także trzymajcie się i czekam na Wasze opinie na temat tej książki. Akurat do zobaczenia następnym razem.